Jestem gotowy. Ja przeczytałem, uznałem, że koszula będzie niezłą opcją. Zobaczymy, ale tu chyba nie ma dobrych opcji, bo już teraz wyszliśmy przed pokój na chwilę i po prostu paruwa taka. No wczoraj byliśmy tu w nocy, więc jest jeszcze gorzej. Dobra, dostaliśmy telefon, że po nas przyjechali. Wziąłem tabletki malaryczne, 3 żelki, bo nie można tego nacho. Może to się uda, ale no nie mamy nic do jedzenia, a tabletki trzeba wziąć. I jedziemy do dżungli. Tak się prezentują moje buty, spakowany plecak. Jest kapelusz, jest taki, wiecie, sztormiak, znaczy taki cienki, po prostu przeciwdeszczowa peleryna, o, to się tak nazywa. Buteleczka na wodę filtrowana, mnóstwo sprzętu elektronicznego, jakaś pojedyncza koszulka, spodenki, ale nie nastawiam się jakoś mocno na to, że będę się tam przebierał, bo ja wiem, że ta koszula będzie za 5 minut cała mokra i jutro jak ubiorę świeżą, to będzie to samo. Tutaj, no tak po prostu będzie, więc totalnie nie ma sensu brać miliona ubrań, bo ich nawet nie zmieszczę. Jedziemy już, jesteśmy w busie, pan nas wywozi gdzieś. Powiedział, że daleko nas wywozi. Ma nas wyglądać zdecydowanie lepiej za dnia. Zdecydowanie poczucie bezpieczeństwa się wydaje być większe. Aczkolwiek mówię, wczoraj już po tej rozmowie tam z tym gościem, który już nam dali krzesełka, to już naprawdę człowiek tak wychillował, już tak przeszło takie, wiecie, lekkie napięcie. Wracam do swojej dewizy, że to wszystko to są ludzie i idzie się jakoś dogadać zawsze. Aż się trafi na tego jednego nie, którego nie. Ale trzeba być dobrej myśli. Ale jest tak gorąco na dworze. Jestem już cały mokry, a stałem na dworze chyba 25 sekund. Prze długie spodnie, koszula nie pomagają. Tam pisali na każdym kroku, że no w dżungli to już, wiecie, komfort termiczny nie ma żadnego znaczenia, tylko chronienie się przed owadami, przed jakimiś zwierzętami, zakryte kostki. Są też te buty takie trekkingowe. To już są buty, jak widzieliście, po stanie. Buty na śmietnik. Amazonia, Pantanal i po Pantanalu je wyrzucam. Nie wracam, nie wracam z nimi do Polski, tylko te buty po prostu zostawię w jakimś hotelu i niech sobie leżą. A few moments later. Jesteśmy w porcie i będziemy płynąć łódką do naszego loku, tam gdzie stawiamy rzeczy i taka baza wypadowa już tam w lesie amazońskim. A tam gdzie port, to i ryby, wiadomo. Także tutaj jest baza z rybami. Czuć, że świeże, bo nie śmierdzą jeszcze jakoś mocno, także naprawdę spoko. Jest to rockfish, jeszcze są żywe. No jak widać, nie są ani w wodzie, ani nic, więc nie jest to zbyt humanitarne, ale taka kultura. Myślę, że łupinka będzie. Obstawiam, że ta z zielonym daszkiem. Zobaczymy, czy to będzie taka zielona, czy to będzie taka jeszcze mniejsza łupinka. Nie mogę się już doczekać, ale jest taki vibe przygody, wyprawy. Jest pięknie, zaraz kapelusz wyciągam i normalnie Harrison Ford po przeszczepie, ale jest dobrze. Jest i nasza łódka. Jest sztos, jedziemy. Pięknie. Ogromna ryba w środku. What the name of the fish? Piraroku. Piraroku. Tutaj mają takie jakby hodowle tych ryb. Można tak to nazwać. I one tutaj nie są największe. Potrafią grubo ponad 3 metry mieć w naturalnym środowisku. Tutaj jest przynęta na te rybki. Can I throw it? Okay. You will feel how... Okay. Yeah. How strong. How strong, they, yeah. Okay. Ty dałeś do wody, nie? Trzymaj tego pizaka. Dawaj, masz go. Nakarmiona. Myślałem, że jest silniejsza, szczerze mówiąc, bo tak musiałem się trochę zastawić, ale no ja nie jestem też silny. Ale myślałem, że właśnie ona jest taka, wiecie, że po prostu aż mnie mocno tak stawi się pchnie do przodu. Aż tak źle nie było. Ale siły ma. Dobra, te są większe ponoć i silniejsze. Szybko wrzucam i zapieram. O, jest silna. No tato jest silna, to trzeba powiedzieć. Piękna sprawa. Łowią żółwie i sprzedają do restauracji. Czyli po 600 zł sprzedają. Po 650 zł. And they cook soup from the turtles? Yeah. Ja, robią zupę. To jest Rio Negro, a tam dalej jest Amazonka. To brązowe to jest rzeka Amazonka, to czarne to jest Rio Negro. Czym się one różnią? Różnią się w sumie wszystkim. Prędkością, temperaturą, tym, co żyje w tych rzekach. Rio Negro płynie z Kolumbii, Wenezueli, ma jakieś ponad 2000 km, Amazonka ma prawie 7000, tam około 6750 km i Amazonka płynie z Peru. Amazonka jest chłodniejsza, bo jej źródło jest w Andach z Peru, więc jest chłodniejsza ta woda i Amazonka posiada więcej w sobie owadów, jest też szybsza o 7 km na godzinę względem Rio Negro, więc dlatego jest rzeką taką mętną, bo to podłoże się wzbudza. Rio Negro jest wolniejsze, dlatego jest bardziej ciemna. Jakby tym to się różni. Taki
takim starym ogóreczkiem jedziemy teraz. Jest klimacik. Piękny ogóreczek. I jedziemy. Chcesz słyszeć, co chcesz słyszeć? Wiadomo. Widzicie, jaka jest różnica w szybie? Przednie mamy tutaj zawsze przyciemnione. To jest otwarta szyba po prawej i przyciemniona przednia. Jest różnica ogromna. No, jedziemy ogórkiem, minęliśmy jednego, tu jest kolejny, tam jest kolejny. U nas to chyba już warte 60 koła, jak nie, no jakoś podobnie. A tutaj to jest po prostu normalny samochód użytkowy. Obstawiam, że produkowali pewnie do jakiegoś 2000 roku czy coś, bo to w takich Brazyliach to lubią sobie produkować auto bardzo długo. Dłużej niż w Europie przede wszystkim dany model. Tak to się żyje w tej Brazylii. Region Amazonas. Jesteśmy już teraz z kilkadziesiąt kilometrów od Manaus. Kilkanaście na pewno. I mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Nie, ja jestem na razie mega zadowolony, a to początek. Najpiękniejsze jest to, że ogarnęliśmy wycieczkę z dnia na dzień. Jesteśmy tylko w czterech, mamy co chwilę się zmieniają przewodnicy, ale mamy prywatnych przewodników, no bo tam każdy przewodnik jest w jakiejś jednej części atrakcji, tak? Teraz jedziemy z kierowcą, który nie jest przewodnikiem i zaraz dojeżdżamy na miejsce i mamy już kolejnego przewodnika, także super. Najfajniejsze, że jesteśmy w czterech, w takim naszym gronie, nie ma, wiecie, napchanego autokara ludzi, no super sprawa, tylko my i Amazonia. Tutaj jest taki pseudomost, to taka jakby łódź bym powiedział nawet, więc można powiedzieć, że radzą sobie jak mogą. No, tak to widzę, jakby trochę usypali, trochę taką ala łódkę, takie, brakuje mi słów, żeby to opisać, nie mam pojęcia, co to dokładnie jest, ale działać działa, można przeprawić się przez rzekę? Można. I to jest najważniejsze. Quantas milas o karotem? On zaraz napisze na kalkulatorku. Wydaje mi się, że przebity licznik dwa razy jest, ale... Sete mil? Sete. A, okej. Okay. Obrigado. Z tego, co zrozumiałem, pan napisał, to 70 tysięcy kilometrów, także mało. Ja myślałem, że to wiecie, już milion kilometrów czy coś. Nie spodziewałem się tego, ale byłem ciekawy bardzo. Ale Michał słusznie zauważył, że urok, że przyjechał takim samochodem, a nie jakimś, wiecie, nowszym busikiem, busem, jak na początku, Merolem jakimś. Tylko no to jest klimat i vibe tej wycieczki, że właśnie takim starszym autem, no to jest piękne. Ja doceniam takie małe rzeczy. Jesteśmy na stacji benzynowej, same takie ogórki na drodze. Widzieliśmy, 90% aut, które widzieliśmy, to ogórki. Co ciekawe, stacja jest całkiem nieźle zaopatrzona. Widzicie, jest ogromna. Nawet surowe mięso jest. Takich gotowych produktów jedzenia to za bardzo nie ma. Tu jakieś piwo, alkohol, napoje, chemia, tego typu rzeczy. Jakieś bułki, a tak to nie za bardzo, więc nie wiem, czy coś kupię. Także wziąłem krakersiki, idę do kasy. Picia chyba nie biorę, tak się zastanawiam właśnie, ale to też nie ma za bardzo takiego czegoś, co by mi odpowiadało, szczerze mówiąc. Chłopaki koronki wzięli sobie. Także tacy to pożyją. Jak widzicie, ogórków jest tutaj jeszcze więcej. Także nie kłamaliśmy, że tu same takie samochody są. Piesków bezdomnych też bardzo dużo. Ja zrobiłem zakupy. Mała woda, dwie paczki małych chipsów serowych. Chłopaki mają piwko. Ja mam zimne, małą wodę, chrupki serowe i krakersy. Patrzcie, w jakim stanie ten ogóras. Testujemy. To są koksinie, z tego co pamiętam. I ta jest z kurczakiem, a druga jest z wołowiną. Ta jest z kurczakiem, kosztowała 5 reali. Testujemy. Czy pyszne, zobaczcie na dzień. Kapitalne. Nie jest taka gorąca, jest taka letnia, ale to jest dyszka. Fantastyczne. Tłuste, ale fantastyczne. Teraz mamy z wołowiną. Fajne. Bardzo dużo nadzienia. Się zapchałem, mało piłem, a się rzuciłem na to jak na jedzenie w sumie. Obydwie to dziewiąteczki, fantastyczne. Jedziemy w kierunku rzeki Mutuka i już tutaj można zobaczyć, że trochę mniejsza droga, bardziej dziki teren. Już jak wcześniej były jeszcze pastwiska jakieś raz na jakiś czas, to już tutaj teraz ich nie ma. Można powiedzieć, że teraz wjeżdżamy w większą dzicz. I teraz zaczyna się jazda prawdziwa. Wjeżdżamy już na drogę ziemną i teraz się wbijamy w dzicz dopiero. To jest rzeka Mutuka i teraz będziemy chyba płynąć łódką. A few moments later. Ja tylko proszę, żebyśmy się nie wywrócili. Taka łupinka, jak wchodziłem na nią, to po prostu się bujała na lewo, prawo. Jest ciekawie. Teraz żeśmy osiedli na liźnie. Dobra, jest wysoko. A jest wysoko, nie? Piękna przygoda. Ale trochę strach na początku był,
bo się dobujało, ale teraz jest naprawdę mega. Genialna wycieczka, genialna. Patrzcie, jaki ogromny motyl. Ogromny. Miejsce jest przepiękne, po prostu przepiękne. To jest nasz nowy dom. Tu jest kuchnia, pięknie pachnie. Pięknie pachnie, pani gotuje. Jakiś czosnek czuć. Tak jest główna izba i tu mamy się rozgościć. Jest to taki kontakt z naturą, na jaki liczyłem. Tak się prezentuje nasz pokój. O, nawet jumbo łóżko, wiem dla kogo. Jeśli wszyscy się zgodzą oczywiście. No, to ja biorę to. No dobra, mogę oddać. Tak, jest klima, jestem w szoku. Very nice place. Excellent. Mamy łazienkę tutaj nawet. Jest szczerze, jest top. Jest top. Już się przygotowałem na gorzej. Jest super. Jest łazienka, jest klima. Jest w miarę chłodno. W sensie tutaj ciepło, zimno nie jest, ale jest duża różnica względem dworu, więc tak jest super. A tu jest balkon. Za łóżkiem. On the palm trees. Ogromny konik polny. One pier, they are meeting other side on the palm trees. Widok jest fenomenalny. Po prostu nie wyobrażam sobie, że aż tak ładnie będzie. Mamy teraz pół godziny przerwy, bo jest 11:30 i o 12:00 mamy lunch i po lunchu pewnie lecimy gdzieś. Jeszcze nie wiemy gdzie, bo już nie pamiętam jaki jest plan do końca wycieczki, co my będziemy robić, ale to jest fajna niespodzianka, bo każdy kolejny krok jest takim, wiecie, miłym, fajnym zaskoczeniem. Jesteśmy już w Amazonii, a będziemy, mam nadzieję, jeszcze głębiej, bardziej w jej sercu. Rzeka to jest Mutuka, a byśmy i na Rio Negro, i na Amazonce, i teraz jest Rio Mutuka. Tutaj są ławeczki, leżaczki, chłopaki tutaj już sobie urzędują. Na lunch tradycyjna brazylijska fasolka, kurczak z pomidorem i z cebulą, ryż, jakaś taka surówka z kapusty bodajże, na pewno jest dużo ogórka i marchewki, nie ziemniaki, ziemniaków nie ma. Testujemy fasolkę z ryżem na początek. Dobra, kurczak soczysty, na takiego nie wyglądał. Powiem tak, jest całkiem spoko, całość dam 7,5, ale jest niezłe. Powiem tak, jak mówiłem, że jest gorąco, to nie było jeszcze gorąco. Teraz wyszło takie pełne słońce i teraz jest gorąco, ale za to jest obrzydliwie pięknie. Jest po prostu fantastycznie. Coś niesamowitego. Właśnie się zbieramy, będziemy jechać na łowienie pirani. Tutaj jest modliszka. Już tak z 2 godzinki tutaj urzęduje, więc ona chyba jest też tutaj mieszkańcem. Bo jest modliszka cały czas. Ten motyl, albo to ćma nawet, no cały czas jest nieruchoma, tak. Ogromna. Udeczka to jest bardzo blisko woda, z lewej i prawej strony. Trzeba bardzo balansować, bo jest naprawdę ryzyko, że się wleci woda do środka. Nie można robić gwałtownych ruchów. Dojechaliśmy do ogórka i prawdopodobnie teraz busikiem śmigamy. Przewodnik ją uspokoił i sobie cały czas z nami siedzi tutaj. Aż nie wierzę w to, co widzę. Wiecie, tak latała, walczyła i nagle ją tak, wiesz, złapał odpowiednio, jakby zatrzymał jej skrzydła i postawił tu. I sobie cały czas stoi tak już od 3 minut, może 4. Jesteśmy już na właściwej łódce i na właściwej rzece. Jedziemy na spot odpowiedni i będziemy łowić rybki. Tutaj są wędki. To są takie kije, na które się daje kawałeczek mięska i do tego mięska, takiego wiecie, świeżego to osocze i tak dalej, przypływają piranie. Ciekaw jestem, czy będziemy jeść te piranie na kolację, ale wydaje mi się, że tak. Więc byłoby mega, jakbyśmy zjedli sobie je dzisiaj. Tak się prezentują podróżnicy w kapokach. Tutaj drugi przybysz z kolonii brytyjskiej. Tu jest gdzieś iguana, ale nie ma szans, że ją widzę. Możecie się widzowie przyjrzeć i powiedzieć, gdzie jest. Tutaj każdemu pomaga z tego, co widzę. Te biznesy są naprawdę takie, mam wrażenie, że tutaj każdy po kolei musi zarobić. Wiecie, 4 różnymi środkami transportu, żeśmy płynęli,
wiecie, raz z tym, raz z tym, raz z tym, także chyba to w ten sposób działa właśnie. Wspierają się, to dobrze. Nasz przewodnik jest magikiem dosłownie, bo płyniemy ze środkiem rzeki, nagle on widzi jakieś zwierzę i nam pokazuje, my się później gapimy, wiecie, będąc już przy samym zwierzęciu przez 3 minuty i dalej go nie możemy zobaczyć, dopiero na sam koniec jakoś się udaje, takie olśnienie jest, a chłop to wynajduje po prostu z daleka, ma jakiś sokoli wzrok i odróżnia barwy w jakiś niesamowity sposób. Wyjeżdżasz do wody? Tak. Te igłany się tak maskują i tak je widzi. Zresztą nie tylko igłany, jakieś wszelkie inne zwierzęta, no to nie wiem jak on to robi, jestem pod wrażeniem. Tylko że ona jest zielona, liście też są zielone. A ja jestem ślepy. No, na samym czubku jest papuga. No, wszędzie to są papugi, zobacz. No, to są, no. Tam są papugi znajdziecie. Aha, czyli są, proszę, są papugi, których ja nie widzę. Właśnie okay. To. Dobra, czyli było ich dużo, a tak malunie. Ale były zielone. Jesteśmy w markecie wodnym, podpłynęliśmy naszą łódką. Jakieś takie, wiecie, plażowe rzeczy. Ale jajka, cebula. Ja jakiś napój biorę na pewno. Słodycze. Kosmetyki. To co trzeba. Będzie woda i taki napój smaku guarany. Testujemy napój smaku guarany. Tu jest ich bardzo dużo, jest kilka firm. Jest dobry. Polecam. Widzę, no, tym razem ja widzę. Takie czarno-brązowe, jak widzicie. No, rusza się. Jest takim szarym, szarą klatką. Duży, bardzo duży. Dziką świnię. To jest nasza kolacja. To jest ten, pumpa. Te papugi są zielone. Takie faliste trochę. To jest ślimak i niektórzy ludzie jedzą te ślimaki i uważają, że to jest właśnie bardzo zdrowe. My nie planujemy oczywiście. O, widzę go, widzicie? Ładna ta okulinka, nie? Pozuj, dobrze wyglądasz, idealnie. Pięknie mała. Daj mi tego więcej. Czy jednak lewo? Trzeba nabić mięso i potrząsnąć wędko, żeby słyszały hałas. Zjadła, ale się nie złapała. No, zobaczymy, Michał, co ci się udało polować. Stary było. Michał złapał. Brawo, brawo. Patrz. I drodzy, próbujemy kolejny raz. Ja nie jestem dobrym rybakiem. No, nagrywają. Jest! Masz? Mam! To była sprawa osobista. Yeah, nice. To jest potężna ryba. Śliczna rybka. Śliczna. Ile jeszcze zmarnowałem już z tej przynęty, jedną rybę złapałem, a tu jeszcze jest z 80 kawałków mięsa, także łowimy. Szczerze, nie licząc takiej presji, że chcę złapać chociaż jedną rybę, to się super bawię. Już pierwszą rybę złapałem, teraz to już mogę, wiecie, się bawić. Tak naprawdę, więc super. Najważniejsza pierwsza ryba, teraz gaszę kamerę, enjoy the fishing, także trzeba wziąć za łowienie, może jeszcze jakiegoś okaza złapię. Bo to dwoma rękami będzie na pewno łatwiej. Złowiłem dwie ryby, chłopaki też po dwie ryby. Patryk się kłóci, że złowił trzy, ale jedna mu uciekła. Bo złowiłem. W trakcie wyciągania i to tak od razu po wyciągnięciu praktycznie wędki, więc się nie liczy. Jest potrójny remis, poczwórny remis 2-2-2-2. Słuchajcie, wy złapaliście jakieś białe piranie dla dzieci, ja złapałem piranie takie agresywniejsze, akurat dwie inne złowiłem, tak się okazało, że takie bardziej czerwone były. No co, łatwiej złapać. No niekoniecznie łatwiej złapać, są agresywniejsze, normalnie sobie papier gryzła. Dobra, połowili, posiedzieli i teraz płyniemy dalej. Gorąco jest mega, teraz fajny, przyjemny wiaterek. No, prawdopodobnie szukamy anakondy, oby się udało. Trzeba uważać głowy nisko, bo gałęzie są tak, że dwa razy prawie w łeb dostałem, a jestem niski, przypomnę. Trzeba uważać na gałęzie. No, teraz też chowamy głowy. Już wpłynęliśmy na takie mokradła. Więcej trawy niż widać wody, ale to wszystko jest pełne wody, żeby was to nie zmyliło. Wracamy z łowów, udało się złowić kilka pirani, ale niestety nie zaczęliśmy żmij. Dobra, teraz najlepszy kontent dzisiejszego dnia, kurwa.
Ja czekałem na to. Płyniemy teraz w kierunku naszego noclegu. Zaraz wysiadamy, jedziemy busikiem, czyli ogóreczkiem naszym wspaniałym. Mega, ja się dzisiaj mega bawiłem. Jeszcze nas czeka kolacja i nocne łapanie czy szukanie kajmanów. Anakondy się dało zobaczyć, ale może jeszcze jutro. Jutro mamy trekking, także nie mogę się doczekać, bo to będzie takie, wiecie, wejście buta w głąb. Taki 2-3 godziny trekking po Amazonii. Także jaram się mega i jest to przepiękna przygoda i cieszę się, że namówiłem chłopaków, bo wszyscy są mega zadowoleni. Wcinamy, jest rybka, ryżyk, warzywka, rybka taka właśnie papkowata, taka wiecie, galaretowata, o to jest dobre określenie, więc ewidentnie jest to taka chyba słodkowodna, niezła, ale generalnie czuć głównie kolendrę. Patryk już mówił swoją opinię na temat kolendry, gorsze niż to wcześniej, takie 6,5 myślę. Ale jest okej, okay. A czy zjem to ze smakiem, ale może ogólnie jakoś nie mam wajmu na jedzenie tutaj, jest tak gorąco, jest tak parno, że i to mówię ja. To jest ostatnie na czynność, jaką chcę tutaj robić, to jeść, szczerze mówiąc. Tak człowiek je, żeby mieć jakąś, wiecie, dawkę kalorii, żeby po prostu funkcjonować, ale nie ma przyjemności z tego w tych warunkach. Idziemy teraz pływać kajakiem i szukać kajmanów. Tylko ma padać deszcz, więc nie biorę kamery, wezmę GoPro sobie na głowę, ale nie gwarantuję wam, że będzie coś widać, bo GoPro ma słabą, no słabo działa bez światła. Mam taki reflektorek, może coś się uda, także zobaczymy. Oby się udało. Kajmana widzieliśmy, troszkę mniejszy niż się spodziewałem, liczyłem na troszeczkę większego, ale i tak fajne doświadczenie, każdy dotykał go oprócz Patryka, ale i tak było super, ja jestem zadowolony i to byłoby na tyle w tym odcinku, widzimy się co sobotę o godzinie 11, cześć!